pomimo iż wielu z nas ten świąteczny czas spędzi na dyżurze bądź na służbie, myślami zawsze będziemy z Wami. Dzieląc się w ten wigilijny wieczór opłatkiem, pamiętajcie o tych, którzy będą w tym czasie strzec Waszego bezpieczeństwa i zdrowia. Tak, dla mnie to będzie pierwsza rozłąka, ale mam nadzieję, że tutaj razem z moją lotniczą rodziną podołamy i będzie tak jak w domu. Dla mnie kolejna rozłąka, kolejne święta poza domem, ale myślę, że tak jak tutaj Paulina wspomniała, doskonale sobie z naszą rodziną poradzimy tutaj. Aby nadchodzące święta zarówno dla Was, jak i dla nas były szczęśliwe. A przede wszystkim, by ten czas był bezpieczny oraz spokojny. Dziękujemy Wam za każdą wspólnie spędzoną chwilę, gdy jesteście obok nas i gdy dzieli nas odległość. Gdy tylko wypełnimy nasze obowiązki, wrócimy do Was po służbie, aby rodzinnie poświętować. Dziękujemy Wam za słowa wsparcia i otuchy. Dziękujemy Wam za zrozumienie i poświęcenie, gdy stoimy na straży naszego wspólnego bezpieczeństwa. Życzymy Wam i sobie, aby ten świąteczny czas minął spokojnie i bezpiecznie, abyśmy mogli szybko do Was wrócić. Witamy świątecznie i witamy każdego z Was z osobna. W imieniu komendanta oraz żołnierzy Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie oraz naszych kochanych czworonogów życzymy Państwu zdrowych, spokojnych i wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Święta spędzamy na dyżurze bojowym razem z Małym i ekipą z naszego teamu. Tata jest świetnym kucharzem, także na pewno nas tutaj zaskoczy. Daniel. Dziękujemy za zrozumienie dla naszej wymagającej służby i zaufanie, jakim nas darzycie. Gorąco pozdrawiamy nasze rodziny, cierpliwie czekające na nas w domu przy świątecznych stołach. Życzymy Wam wszystkim wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Hej! Pozdrawiam cały Nowy Sącz, a także całą Polskę. Oczywiście. Oczywiście tutaj, jak chłopaki wcześniej wspomnieli, będzie gotowane. Mamy wszystko przygotowane. Tak. Będzie tak jak w domu. Menu jest przygotowane, obrusy uszykowane, wiemy praktycznie podzielone, kto co będzie robił, kto czym się zajmuje. Jeszcze nie wiemy, jakie ciasto chyba, nie? Tak, tu jeszcze jest pewien. Musimy się dogadać, ale jest wszystko już chyba ustalone, kto co będzie robił, żeby zdążyć na Wigilię. Dziękujemy Wam za troskę, zrozumienie i wsparcie. Każdego dnia służymy dla Waszego bezpieczeństwa. Zdecydowanie. Chciałbym życzyć zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku dla mojej całej rodziny. Ja również dla żony, dzieci składam najszczersze życzenia noworoczne i świąteczne. Trzymajcie się. Życzymy Wam bezpiecznego Sylwestra, spokoju, zdrowia w nadchodzącym Nowym Roku. Wszystkim naszym najbliższym w kraju życzymy wesołych świąt. Wszystkiego najlepszego, samych pomyślności i tylko i wyłącznie słońca w życiu. Ja również chciałam wszystkim w kraju, przede wszystkim rodzinie, która została i czeka za nami, złożyć najlepsze życzenia. Nie martwcie się o nas, jest nam tu dobrze, dajemy radę. Wszystkiego dobrego dla Was, no i do zobaczenia wkrótce. Drogie rodziny, w tym szczególnym czasie dziękujemy Wam za wsparcie i cierpliwość w oczekiwaniu na nasze szczęśliwe powroty do domu. Pamiętajcie, bez względu na odległości, które nas dzielą, sercami jesteśmy zawsze z Wami.